Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część pierwsza. Moduł: Techniki montażu, rodzaje uszkodzeń oraz sposoby naprawy ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy. Temat: montaż ścian działowych w systemie suchej zabudowy. Chciałbym Państwu opowiedzieć o montażu ścian działowych w systemie suchej zabudowy. Dzielimy go na 6 etapów. Pierwszy etap to trasowanie. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać podczas stawiania ścian działowych, jest wyznaczenie jej trasu i przebiegu, czyli tak zwane trasowanie. Rysujemy linię na podłodze oraz linię, która będzie określała przebieg ściany na suficie. Przydatne są tutaj lasery budowlane, które pozwalają wyznaczyć kąty proste i przebieg płaszczyzn pionowych. Kolejnym etapem jest konstrukcja. Do podłogi przytwierdzamy elementy poziome i pionowe. Możemy także mocować profile do warstwy wylewki, jeżeli jej grubość i wytrzymałość na to pozwolą. Żeby zachować izolację akustyczną, na wszystkie położone skrajne profile naklejamy systemową taśmę izolacyjną. Na przytwierdzone profile umieszczamy słupki. Słupki powinny być około 10 mm mniejsze od wysokości pomieszczenia. Następnie montujemy profile ościeżnicowe. Tam, gdzie montujemy profile ościeżnicowe, następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Także wymagają one utwardzenia w suficie oraz podłodze specjalnymi kątownikami przykręcanymi na końcach profilu UA śrubami M8. Kolejnym etapem jest płytowanie. Płyty należy je ustawiać pionowo. Należy pamiętać, że odcinek płyty montowanej bezpośrednio przy podłodze oraz suficie nie może być mniejszy niż 40 cm. Jeżeli podczas prowadzenia instalacji elektrycznej czy też wodnej średnica rur będzie większa niż połowa szerokości profilu, należy zastosować ściankę instalacyjną. Do jej montażu używane są profile CW-C50. Minimalizuje to zbędną grubość ściany. Ważne jest, żeby pamiętać, że podczas wszystkich robót z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych muszą zostać spełnione pewne warunki. Między innymi muszą zostać zakończone wszystkie roboty mokre. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 100 stopni, a wilgotność nie powinna przekroczyć 70%. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.